Jeśli nikt ci dzisiaj tego nie powiedział, ja ci to powiem. Jestem z ciebie dumny. Pomimo tego, przez co przeszłaś w imię miłości, jestem z ciebie dumny, że posiadasz odwagę, by nadal głęboko kochać w świecie, który czasami tego nie odwzajemnia. Wiem, jak trudno jest pozostać kochającą osobą, kiedy miłość nie zawsze była dla ciebie łaskawa. Wiem, jak to jest mieć serce, które nie może przestać dawać, mieć serce, któremu czasami wydaje się, że to za dużo. Wiem, że możesz myśleć, że jesteś za bardzo wrażliwa. I wiem, że może to być coś, o czym byłaś przekonana, że powinnaś powstrzymać. Jestem dumny z twojego serca. Jest coś naprawdę pięknego w spotkaniu kogoś, kto sprawia, że wierzysz w dobro innych. Jest coś naprawdę pięknego, jeśli chodzi o zobaczenie kogoś takiego jak ty, kto jest szczery i miły, kogoś, kto sprawia, że ludzie czują się zauważeni, kogoś, kto sprawia, że ludzie czują się głęboko kochani za to, kim są w całym ich świetle i całej ciemności. Myślę, że to piękne być osobą, która się o to troszczy. Być osobą, która pozostaje otwarta, ponieważ potrzebujemy takich dusz. Potrzebujemy takich ludzi jak ty na tym świecie. Potrzebujemy miękkości, potrzebujemy ludzi, którzy przypominają nam o połączeniu, kiedy wielu unika kontaktu wzrokowego. Jestem z ciebie dumny, że jesteś taką osobą na tym świecie. Sposób, w jaki kochasz innych, jest inspirujący. A więc jeśli nikt ci tego dzisiaj nie powiedział, ja ci to mówię. Nie musisz przepraszać za to, jak się czujesz. Nie musisz przepraszać za to, jakie jest twoje serce. To jest odwaga w byciu osobą, która łączy. To jest odwaga w pozostaniu otwartą pomimo tego, przez co przeszłaś. Bądź z siebie dumna, że kochasz. Proszę, nigdy nie przestawaj. Jeśli nikt ci dzisiaj tego nie powiedział, jestem dumny z tego, jak ciężko pracujesz nad uzdrowieniem siebie i rozwojem. Nikt nie wychodzi z tego życia bez szwanku. Przykro mi, że przeszłaś przez rzeczy, które miażdżyły twojego ducha. Przykro mi, że przeszłaś przez rzeczy, na które nie zasługiwałaś. Przykro mi, że ludzie nie zawsze byli dla ciebie mili. Przykro mi, że życie odebrało ci tych, na których ci zależało. Przykro mi, że musiałaś leczyć rany, których sama nie stworzyłaś. Rany zadane tobie przez innych poranionych ludzi. Przykro mi, że tak wiele dawałaś czasami tym, którzy nie widzieli wartości w tym, co otrzymywali. Przykro mi, że spędziłaś tyle nocy samotnie w swoim umyśle, że twoje przemyślenia, niepokój spowodowały, iż pomyślałaś, że trudno cię kochać lub że nie ma dla ciebie miejsca na tym świecie. Przykro mi, że życie czasami przekonywało cię, że nie możesz mieć nadziei, że dobroć nigdy cię nie znajdzie. Nie zasłużyłaś na to, co ci się przydarzyło. Życie doświadczyło cię w sposób, który często pokonałby większość ludzi. Inni ludzie traktowali cię w sposób, z którym trudno było sobie radzić. Ty sama popełniałaś błędy i musiałaś nauczyć się, jak postępować, aby stać się osobą, którą chciałaś być. Mimo tych trudności jesteś tutaj. Jestem z ciebie dumny z tego powodu. Ciężka praca wymaga dużej odwagi. Potrzeba dużo odwagi, aby się uleczyć, nawet jeśli boli. To nigdy nie jest łatwe. Ten rodzaj wzrostu jest chaotyczny i trudny. Ale jestem z ciebie dumny, że wierzysz, że możesz robić trudne rzeczy. Jestem z ciebie dumny, że dałaś radę sama,
i zrozumiałaś, że jedynym sposobem na wyleczenie ran jest przyznanie się, że one istnieją, bez względu na to, jak było to bolesne. Wiem, że czasami wydaje się, że nikt nie widzi, jak ciężko pracujesz. Także nie widział tych wewnętrznych bitew, które stoczyłaś, tylko po to, by tu dziś dotrzeć. Ale chcę, żebyś wiedziała, że to rozumiem. Widzę cię. Jestem dumny z tego, jak ciężko pracujesz nad uzdrowieniem siebie i rozwojem. Jeśli nikt ci dzisiaj tego nie powiedział, jestem dumny z tego, kim jesteś w tej chwili. Wiem, że społeczeństwo często próbuje nas przekonać, że aby być kochanym, musimy być doskonali, że musimy natychmiast znać wszystkie odpowiedzi. Ale to nieprawda. Jesteś prawdziwa, a nie doskonała. To, kim jesteś w tej chwili, jest godne i wystarczające. Potrzeba dużo odwagi, aby przyznać się przed samą sobą, że czasami największy rozwój odbywa się w ciemności. Czasami życie może wydawać się zbyt wolne i ciche, że niewiele się dzieje, ale też zdajesz sobie sprawę, że w takich chwilach zazwyczaj dzieje się najwięcej. Czasami zapominamy, co jest w danej chwili dla nas ważne. Tak bardzo koncentrujemy się na tym, kim chcemy być lub co chcemy robić w naszej przyszłości. Czasami zapominamy, że chwila obecna jest czymś, co warto celebrować. Jestem z ciebie dumny z tego, kim jesteś. I nie musisz odnosić większych sukcesów, ani by być szczęśliwsza, ładniejsza, fajniejsza, popularniejsza, ani kimkolwiek innym, aby być kochaną, szanowaną i godną. Jesteś godna w tej chwili. Nic innego nie jest ważne. Jesteś dokładnie tam, gdzie chcesz być. Proszę, nie trać z oczu faktu, że podjęłaś tak wiele kroków, aby się tu dostać, dokładnie w to miejsce. Tak wiele pokonałaś przeszkód. Tak bardzo siebie uzdrowiłaś. Bądź dumna z tego, kim jesteś w tej chwili. Jeśli nikt ci tego dzisiaj nie powiedział, jestem dumny z tego, kim się stajesz. Czasami trzeba nam przypomnieć, że zasługujemy na wszystko, czego pragniemy od życia. Że nic w naszej przeszłości nie czyni nas niegodnymi naszej przyszłości. Że istnieje piękno w pracy nad uzdrowieniem, wzrostem i stawaniem się osobą, która dodaje światło i nadzieję do tego świata, nawet w najprostszy sposób. Widzę, jak bardzo się starasz i chcę, żebyś wiedziała, że jestem z ciebie dumny. Zasługujesz na to, by wierzyć w przyszłość, której jeszcze nie poczułaś. Zasługujesz na to, by wierzyć, że czeka na ciebie piękno, że rzeczy, które mają cię znaleźć i pozostać z tobą, pojawią się w twoim życiu, że zrealizujesz swoje marzenia, które zamierzasz odkryć, twoją własną wersję szczęścia. Zasługujesz na dobrą miłość. Zasługujesz na to, by znaleźć ludzi, którzy napełnią cię nadzieją, takich przyjaciół, którzy znają twoją dobroć. Zasługujesz na poczucie, że nie musisz przepraszać za sposób, w jaki żyjesz. Zasługujesz na to, by być otoczoną przez ludzi, którzy cię widzą, którzy naprawdę cię widzą, którzy stoją po twojej stronie, którzy się pojawiają we właściwym momencie. Zasługujesz na miłość, jaką obdarzasz wszystkich wokół siebie. Zasługujesz na szczęście, które istnieje na twoich warunkach. Szczęście, które płynie z ciebie, w sztukę, którą tworzysz, miłość, którą dajesz i sposób, w jaki ukazujesz się na tym świecie. Zasługujesz na to, by doświadczać życia, które jest odbiciem twojej nadziei. Takiego życia, które jest przedłużeniem tego, co sprowadza cię z powrotem do domu,
takiego życia, które wydaje się najlepsze dla Ciebie. Bez względu na to, przez co przeszłaś, bez względu na to, jak zostałaś zniszczona, bez względu na burze, z którymi musiałaś walczyć, zasługujesz na uleczenie i szczęście. Nic, przez co przeszłaś, nie uczyniło Cię niegodną życia, które przynosi Ci radość. Proszę, nigdy o tym nie zapominaj. Nie kwestionuj dobra, które pojawia się w Twoim życiu, bo miało Cię znaleźć. To jest przypomnienie, że rzeczy, których pragniesz w życiu, są ważne. Sposób, w jaki chcesz kochać i być kochaną, jest ważny. Sny, które masz, są ważne. Cele, które masz, są ważne. Twoje uzdrowienie jest ważne i Twoje szczęście jest ważne. Masz w sobie tak duży potencjał. Jesteś zdolna do tak wielu rzeczy. I przykro mi, że świat czasami próbował Cię przekonać, że jest inaczej. Zamierzasz robić wspaniałe rzeczy. Staniesz się osobą, nad którą pracujesz. Spojrzysz wstecz na moment, w którym zwątpiłaś w swoją przyszłość, szczęście lub miłość, a mimo to kontynuowałaś, bo wciąż wierzyłaś, że życie Cię jeszcze pozytywnie zaskoczy. Jestem dumny z tego, kim się stajesz. Tekst Bianca Sparciano. I jak zwykle mam pytanie na koniec. Co sprawia, że jesteś z siebie dumna? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.